Odkąd tylko padło hasło objazdu przez Ruszowice, mieszkańcy zaczęli drżeć. Przez wąską, wciąż niewyremontowaną drogę zaczęło jeździć mnóstwo samochodów i często, choć wbrew zakazom, ciężarówki. Ulica niszczeje i można na niej zerwać koło. Na tą chwilę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ją utrzymać w stanie umożliwiającym chociaż przejechanie. Tak? To znaczy, że co 2-3 tygodnie wysyłamy tam ekipę remontową, która w ramach możliwości, w ramach pogody, którą mamy na tą chwilę, no łata tylko to, co się, że tak powiem, tylko da, tak? I w takiej formie, jak się da, po to, żeby ona była chociaż przejezdna i chociaż, żeby można z niej było jeszcze korzystać. Gabarytowe pojazdy szybko jednak niszczą to, co udało się załatać, a być może problemu by nie było, gdyby przed budową ronda w Głogowie udało się drogę w Ruszowicach kompletnie wyremontować. Szansa, że się poprawi w momencie, kiedy zrobimy tam gruntowny remont, do którego się szykujemy już mocno, natomiast no, cały czas nas wstrzymują Wody Polskie z uwagi na potrzebną decyzję, którą od nich jest niezbędna po to, żeby otrzymać pozwolenie na budowę. Czekamy w zasadzie już tylko na tą decyzję. Na tą chwilę pieniądze jeszcze mamy cały czas, natomiast no, czekamy na decyzję Wód Polskich. Na decyzję Wód Polskich głogowskie starostwo czeka od czerwca minionego roku. Spółka nie odpowiada też na pytania dziennikarzy.